Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Słodko-gorzkie życie. Kochani, i jesteśmy w kasie, ponieważ w poprzednim odcinku nasza Zoja miała, o Jezus, jak podskoczyła dziewczyna, ale się wydarłam, jak, no, no, dobra, miała urodziny, także słuchajcie, przebrałam ją, dałam jej cztery stroje, pierwszy strój na co dzień, najpierw Wam pokażę te na co dzień, Jesus, kobito, nie czaruj, jeszcze nie czaruj, drugi strój ma taki, o Jezus, taka przepiękna ona jest, zobaczcie te włosy, tak elegancko wygląda, Jesus, dziewczyno, trzeci strój ma taki, w ogóle wiecie co, naprawdę włosy Maxi Smash ostatnio mi się tak zaczęły podobać, że ja to po prostu jestem w szoku i w wielkim niedowierzaniu. Ale dobra, zobaczcie jaką ma fajną, to jest z gry, w ogóle chyba, czy to jest z gry, czy to jest jakiś, tak, to jest z gry, no pięknie. O, to jest sztos, moi drodzy, to jest z modów i moim zdaniem wygląda prześwietnie w tym. Dobra, lecimy dalej, lecimy na wizytowy. Zobaczcie, ma takie fajne rajstopki tutaj z kotkami, sukieneczkę, włoski tutaj z kucykiem i z taką fajną na gumce, jakąś tam wstążką, sportowy ma taki. Ogólnie zmieniają mi się włosy, raz ma czarne, raz ma brązowe. Nie wiem dlaczego, nie wiem od czego to zależy. No spania wygląda tak, no mega, mega fajnie mi się podoba, jak ją tutaj ubrałam. No i tutaj na przyjęcie też ma te same rajstopki w kotki, taki tutaj zestaw ma, spineczki. Jak wiecie albo nie wiecie, to się dowiecie, że ja często właśnie nie patrzę na to, czy to są imprezowe, wizytowe, czy coś, tylko po prostu zakładam nawet na co dzień, jeżeli już te stroje są zrobione. Drugi ma taki strój, na basen ma po prostu zwykły strój, taki kąpielowy, na gorącą pogodę, tak tutaj się prezentuje i na zimną pogodę wygląda tak. Nic więcej tutaj w kasie się nie zmieniało, także słuchajcie, lecimy sobie do gry i powiem, jakie są plany na dzisiaj. Weszłam sobie dzisiaj do galerii, żeby zobaczyć hashtag, czy coś wstawiliście, jakichś nowych simów dla mnie nowych. Są simowie, ale są właśnie simowie tacy chyba młodzi dorośli i dorośli z tego, co widziałam. Nie ma żadnych simów właśnie takich tutaj rodzin właśnie z dziećmi. O, teraz ma blond, patrzcie to, dlaczego się tak zmieniają te włosy, zobaczcie, i tutaj wszędzie się zmieniają. I dopiero potem, jak ona się sama przebierze, to one jej się odmieniają. A dobra, słuchajcie, musimy przymknąć chyba na to oko, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to naprawić. Ale jeżeli chodzi o simów, macie jeszcze ochotę udostępnić właśnie z takimi dzieciakami, to bardzo, o Jezu, boisz się telewizora, to bardzo serdecznie tutaj polecam, hashtag jest zawsze w opisie filmów. A jakie plany na dzisiaj? Słuchajcie, jest poniedziałek, wszyscy już wstali. Chciałabym, żeby nasza Zoja poszła dzisiaj do szkoły, poznała może właśnie jakichś znajomych. Nasza Zoe pójdzie do pracy, ale ona ma dzisiaj wolne. To nie pójdzie do pracy, to będziemy, słuchajcie, chodzić po okolicy, zbierać jakieś, słuchajcie, skałki, nie skałki, ponieważ chciałabym wyjechać dzisiaj wieczorem po tym, jak nasza Zoja wróci ze szkoły, troszkę tutaj się ogarniemy, zjemy sobie obiad, wyjechać, słuchajcie, do granitowych kaskad na takie wakacje, w sumie pierwsze i pewnie ostatnie wakacje w trójkę. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że tak, tutaj do urodzin naszej Zoi jest no sporo czasu. Myślę, że takie dobre trzy odcinki, jak gdzieś tam pomiędzy będę sobie sama grała. I myślę, słuchajcie, że tak to zostawimy. Ja wpadłam na pomysł, że gdyby okazało się, że właśnie nasi Simowie, nasz Harry i nasza Zoi zejdą wcześniej z tego świata niż Zoja będzie nastolatką, to kochani, myślę, że Sabrina przejęłaby tutaj jako najlepsza przyjaciółka naszej Zoi pieczę tutaj nad naszą małą. Myślę, że zajęłaby się nią. Czy ona jest już... Nie, ona jest jeszcze, zobaczcie, ona z Akirą ma małżeństwo w ogóle, wow! No, bo Aurelia już jest starowinką, słuchajcie. Myślę, że tutaj Sabrina by przejęła, a tutaj w sumie San jest najlepszą przyjaciółką naszej Zoe, więc może to San by przejęła właśnie obowiązek opieki. O, widzicie, już ma brązowe włosy nad Zoją, jeżeli byłaby taka właśnie potrzeba. Dobra, widzę, że idziesz po sobie pozmywać, bardzo się cieszę, ty jesteś bardzo ogarnięta, więc spoko. Ty będziesz tutaj musiał się jeszcze Harry wysiusiać. On jest, słuchajcie, troszeczkę nieprzygotowany do pracy. Nie pisałam z nim książek ogólnie, to on był zmęczony i dlatego tutaj już go nie męczyłam.
Wszystkim się chce siku, no niemożliwe. I co? I chyba tutaj zebrałam, słuchajcie, jakieś kryształy, powsadzałam chyba tutaj do wyposażenia. Tak, tutaj pozbierałam też właśnie rzeczy z naszą Zoe przed tym, jak zaczęłam nagrywać. I myślę, że nie będziemy sobie, słuchajcie, teraz tych kryształów ogarniać, tylko ja to, słuchajcie, wszystko sprzedam. Jedną rzecz, jeden kryształ sobie może zostawimy do duplikacji, a resztę ja tutaj sprzedam, żeby mieć kasę, słuchajcie, na wyjazd. No i myślę, słuchajcie, że troszkę sobie tutaj czasu spędzimy. Odznacz mi to. Tak? I ty, słuchaj, kochana moja, weź zlub właśnie powielanie. Harry? Harry, idź siku, idź, bo zaraz jeszcze będzie chciała Zoe iść sikać. No i słuchajcie, sobie to oczywiście sprzedajemy. No 24, słuchajcie, szału nie ma. A słuchajcie, ostatnio mi mój mąż powiedział, że ciągle na nagraniach mówię, a słuchajcie, chyba coś oglądał mnie, chyba. I tak, no ale ja tak wiem, ja wiem, ja gadam. Ja nadużywam, nie ty, ja nadużywam słowa słuchajcie i słowa kochani. Cały czas. Dobra, pójdziesz się, słuchaj, wysiusiać. Harry, weź już tutaj gitary, nie zawracaj. Nie myj tych rąk, już kurczę, nie mam tutaj, jak im dać tej umywalki, nie wiem czemu tutaj nie myją. Ósma, idziemy do szkółki. Tutaj jest w ogóle, widzę, bałagan. Co to jest za zając? Z gliny? Tak, z gliny. No, dobra. A jeszcze Wam chciałam pokazać, że tak, nie pokazywałam Wam chyba tutaj, że dostawiłam ten basenik dla osobowej przyjaciół, dla dzieciaków i dla dorosłych. I słuchajcie, nasza Zoja dostała od rodziców swój pierwszy rower. Także myślę, że słuchajcie, my go możemy do wyposażenia, możemy. Weźmiemy sobie do granitowych kaskad rowerek. Właśnie, jestem ciekawa, czy tutaj na tym sejwie są zmienione granitowe kaskady. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Chodź, przebierz się tutaj, kochana. Może weź sobie ten strój. Ja ci... Aha, no tak, bo ja czekałam, aż się... wysikasz, a ty żeś się nie wysikała, kobito. Trzeba będzie zrobić pranie. Ty idziesz o 9 do pracy, a jak się czujesz? Spoko. No, więc myślę, kochani, że ja sobie tutaj troszkę z nią pozbieram. Nie wiem, czy właśnie ucinać Wam to, czy gadać tutaj coś, ale nie wiem, czy słuchajcie... Was nie zanudzę. Dobra, pokopiemy. Ja jej tutaj... O, widzicie, już jakąś Elżbietę sobie poznała. Kop, żabek, słuchajcie, nie tykam, bo oczywiście nasza Zoe by czuła się nieswojo. Czekam bardzo, bardzo, kochani, na to, aż pojawi się, aż mod, który właśnie dodaje na więcej cech, będzie jako darmowy. Myślę, że sobie tutaj do wszystkich moich rozgrywek ja to wprowadzę. Jest to według mnie mega, mega super opcja i ci nasi Simowie będą tacy bardziej... będą mieli może jakiś taki po prostu charakter swój, większy niż teraz te trzy cechy. No i dobra, Harry idzie do pracy, no i spoko, ale Harry, wiesz co, czy ja bym chciała, żebyś ty pracował ciężko? Wydaje mi się, ty i tak awansu nie dostaniesz, więc nie, więc po prostu sobie możesz studiuj dzieła klasyków na przykład. O, nie wiem, czy się nad tym zmęczysz, czy nie. Dobra, ty zbierzesz tam te skałki, my sobie to posprzedajemy. Ja jeszcze, słuchajcie, zobaczę, czy tutaj w naszym ogrodzie jakieś kwioty. Tutaj widzę, że mamy coś chyba do ewolucji. Coś nam tutaj miga, więc... O, mamy etap osiągnięty. No to czekajcie, zaraz zobaczę, co tam jeszcze będzie, ale już chyba nic. Mogłabyś tak, zbierz cały plon. Słyszę jakiś dziwny music. Mam nadzieję, że to kurde nie rachunki. Chociaż jest poniedziałek. Ej, nie mogę tego podlać? Nie, a to wydaje mi się, jakby to było niepodlane. Co tutaj przyszło? Dzisiejsza poczta. A kuźwa, 1200 za rachunki. Zoe, i co teraz? A co tutaj jest? Ej, paczuszka, chodź, otwórz, tutaj jest paczuszka, może to od naszych zwierzaków, a może nie od naszych. Pokaż tutaj tą koleżankę, co żeś ją poznała, jakiś hajsik wpłynął, aha, za nasze książki, pani Elżbieta, tu jakąś Alicję mamy, no i dobra, no i super. Trochę dzieciaków, ona zna trochę dzieciaków, no dobra, wyznaj, odpisz od kolegi, wyznaj prawdę.
Okej, okay. Aha, bo ona ich zna, bo myśmy byli w tam, tak, ja pamiętam, słuchajcie, bo jak ja kończyłam tamten odcinek, to ja jeszcze, o tutaj idzie Sabrina, słuchajcie, Iwana mówi cześć, patrzcie, po dymku widać, jakby nam mówiła cześć, cześć kochana, choć entuzjazmuj się magią, może chwilkę z nią, o, a tobie akurat brakuje towarzystwa, troszkę tutaj z nią sobie pogadamy, zaraz pójdziemy ogarnąć te roślinki. Niech, słuchajcie, nasza Zoe ma jeszcze coś z tego życia. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że tutaj będą niedługo jej nagrobek będzie, słuchajcie, leżał. Możesz o stylach tańca porozmawiać. I tak Wam powiem, słuchajcie, że ja do Harego, on późno się pojawił w naszej rozgrywce. Ja się do niego tak nie przyzwyczaiłam, jak się przyzwyczaiłam do naszej Zoe. Także no jego mi na pewno nie będzie tak szkoda, jak będzie mi szkoda naszego Zojaczka kochanego. No ale trudno. Coś jeszcze chciałam mówić, ale znowu nie pamiętam. Ja, słuchajcie, na razie tych rachunków nie będę opłacać. Aha, sprzedajmy sobie też jakąś zabawkę dla zwierzaków. Ile to? 5. To damy naszym zwierzakom, słuchajcie. Niech sobie tutaj leży. A to posprzedaję. Będzie więcej. Będzie więcej hajsu. Jeszcze sobie te plony zbierzemy. Aha, bo nie dokończyłam chyba, że właśnie jak kończyłam tamten odcinek poprzedni, to ja sobie jeszcze z Zoją zostałam tam w parku i poznałam tam jeszcze właśnie sporo dzieciaków. Także dlatego ona ma tutaj ich tyle... Gdzie jest Zoja? Tu. Poznanych. Super. Fajnie, cieszę się. Dobra, kochani, ja myślę, że ja sobie tutaj z Zoe pozbieram, jeszcze z Wami może tutaj sprzedam zaraz te plony i posprzątamy chyba w chacie, mi się wydaje. Porobimy jakieś pranko ze zwierzakami na spacer. O Jezus, no weź, a ja to podkurzaj. A ja to przecież usunęłam, że wyłączyłam te pierdołki. No za dużo tutaj na tych roślinach niestety nie zarobiliśmy. No ale trudno. Ja mam, słuchajcie, tego moda, właśnie, jeszcze dałam moda tutaj na ten kaloryfer jako termostat. Fajnie to wygląda. I można sobie normalnie właśnie włączyć automatyczny termostat, można włączyć. No, także słuchajcie, tak to tutaj wygląda z takich modów, to jest właśnie nowych, to jest ten rower, to jest ten kaloryfer, jest ten basenik. No i jeszcze jak Zoja wróci z pracy, to Wam pokażę, co jeszcze nowego pobrałam. No i dobra, kochani, Zoja wróciła już do domku. Ja widziałam, że ona ma tam szkolny projekt, dostała, więc ja go gdzieś tutaj, o, może położę. Chciałabym, żeby ona, słuchajcie, odrobiła sobie lekcję. I tak będziemy czekać, słuchajcie, aż Harry wróci. No i potem chciałabym, żeby ona sobie na tym rowerku pojeździła. Wysłałam naszą Zoe do spanka, bo ona jest bardzo zmęczona, wiecie, starsi ludzie muszą się trochę wyspać. Włożyłam w ogóle pranie do pralki i zobaczcie, że jest tylko wyładuj i nie ma w ogóle opcji upierz pranie. Nie wiem, słuchajcie, to nie jest pierwszy raz, nie dzieje mi się to tutaj pierwszy raz w tej rozgrywce. No i ostatnio kupowałam nową, no właśnie, ostatnio kupowałam nową pralkę, no ale przecież kurczę, ile można kupować pralkę? 500, a to mu sprzedam za 436, dobra, już z tym tę pierdołą taką, z tym wiadrem, no ale trudno, no, co mam zrobić? Nie wiem, słuchajcie, dlaczego się tak dzieje. Denerwuje mnie ten kurz. Ona miała to podkurzać. Wstań jeszcze chwilę. O, znowu jest blondynką. Jeruń, jak mnie to denerwuje. Ale dobra, odrabiaj sobie lekcję. A Harry kończy, o której on kończy? On zaraz kończy o 16? O 17. No dobra. Co prawda awansu nie będzie, no ale spodziewałam się tego. Jeszcze sobie tutaj tak przejrzę, słuchajcie, mamy 3200, mamy niezapłacone rachunki, no ale trudno, weź to poodkurzaj, halo, dzień dobry, czy ty to będziesz odkurzać? Nie, tańczy, tańczy i tańczy, nadepnij. Idź to nadepnij, może sobie pójdzie. No i nasza Zoja poznała jeszcze tam parę osób, także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj w jakiegoś dzieciaka w króliczym kapeluszu, czapce. No i tak, i co ja jeszcze chciałam zrobić? Dalej odrabiaj te lekcje, dziewczyno. I chciałabym, żeby dołączyła do zajęć poza lekcyjnych i coś Wam tutaj pokażę, co fajnego mam. Dobra, odrobiła pracę domową. Możesz sobie to, kochana, schować do wyposażenia. O, nie będziesz robić bałaganu. Zobaczcie, ile mam, tylko to mam po angielsku, kurczaki. Ile mam tutaj rzeczorków. Także, kochani, nie wiem, dlaczego mam po angielsku. Widziałam po polsku. O, cheerleading team, ale czad. A ona może, jako taka mała dziewczynka, czy ona by chciała być cheerleaderką, a może taki book reading, czyli
bardziej taki, nie wiem, bibliotekarski, jakiś klub, basketball, baseball, fajne. Co myślicie? Bóg jest tutaj od 16 do 19, wszystkie są w ogóle od 16 do 19. Tutaj jakieś gymy, to nie, historyczny, ej, może też być fajne, ale wiecie co? Pet, aha, czyli jakiś opiekun zwierzaków chyba, tak? Albo tu swim, a może damy ją na swim, co? O Jezu, to nie. Kurczaki, kurczaki. Weźmy, dajmy ją, słuchajcie, na cheerleaderkę. O, takie dzieciaki chcą być takimi cheerleaderkami. Początek wtorek. Dobra, jutro, ale to i tak nasz nie będzie. Kochana, no zmień te włosy, przebierz się, wyrzuć zepsute jedzenie. No i chciałam jeszcze ten rowerek tutaj zobaczyć. Jeździ rowerem. Ale ja nie chciałam już zrobić zdjęć. No, ma dobre włosy. Okej, okay, ale ona jeszcze sprząta. Super, także... Bardzo, bardzo ta dziewczynka jest nasza grzeczna. Ty nie masz towarzystwa, nie masz zabawy, więc możesz tutaj... Czemu ty śpisz na krześle u swojej córki? Wrócił Harry, więc słuchajcie, zaraz się też tutaj zajmiemy naszym wyjazdem. Tylko niech on idzie sobie skorzystać z toalety, a nasza Zoja... Właśnie, chodź tutaj do tego rowerka. On zarobił 340, więc niewiele, ale zawsze coś. Nie ma co, słuchajcie, narzekać. No, zobaczcie, jak ona uroczo wygląda na tym rowerze. Ja jej muszę zrobić zdjęcie, oczywiście, że tak. No, jedziesz? Zza kwiatów cię będziemy obserwować. Zoja! No nie, patrzcie, stoi jako ekopocie. No, ale jeżdżą oni przecież, bo jeździ. No, aha, to muszę tak, dobra. Hihi! Mega, mega mi się słuchajcie to podoba. Są jeszcze rowerki dla toddlerków i toddlerki tak samo uroczo jeżdżą, tak zachrzaniają na tych rowerkach. Patrz, a Harry tam przez okno patrzy. Typie, co nas tu obserwujesz? Harry, ty, idź tam sikać, czy co ty tam miałeś robić. Dobra, kochani, myślę, że tak, jeszcze tutaj walnę jej fotkę na tym rowerku i będziemy się zbierać do... Harry, nie chcę cię na zdjęciu. O, tak, czekajcie, czekajcie. A, widać go wszędzie, dobra, trudno. Będziemy się zbierać do tych granitowych kaskad. Kto będzie organizował? Myślę, że słuchajcie, albo dobra, Harry, słuchajcie, zorganizujmy. A jeszcze Wam chciałam pokazać modzik taki, mam na te randki, ale to nie tutaj. I czekajcie, zaplanujemy wydarzenie towarzyskie, też Wam właśnie tutaj coś chcę pokazać. No i zobaczcie, są właśnie, tu już, też wczoraj mówiłam na streamku, na Twitchu o tym, że są nowe prace jakby, kariery, których my jakby w Simsach nie możemy podjąć, ale one są w grze, czyli na przykład DJ jest tutaj sprzątaczka, czyli po prostu mamy normalne wydarzenie, wybieramy sobie, który z naszych Simów ma iść na tej pracy. To jest taka fucha, wiecie, takie dorobienie sobie po prostu. Wybieramy do kogo. No i mamy tam na przykład, żeby iść i posprzątać im w chałupie. Dobra, coś tutaj jeszcze jest. A, czyli niania po prostu. Bal studniówkowy to już miałam. I tutaj jest właśnie też praca w tych takich budkach, które pojawiają się, czy tam w tym San Myszuno, czy gdzieś indziej. No, słuchajcie, mody są sztosem. Po prostu ludzie, którzy je tworzą, no to dla mnie to jest po prostu hit. Nie dali nam tego, słuchajcie, twórcy, a dają nam to normalni gracze. I coś takiego wymyślić i jeszcze to stworzyć, dokonać tego, szacun. Pełen szacun. Nie bierzemy zwierzaków. Nie bierzemy zwierzaków, jedziemy sami, tak, w trójkę. No i zaraz się wybierzemy. Jestem właśnie bardzo, bardzo ciekawa, czy te granitowe kaskady też są przerobione. Mam nadzieję, słuchajcie, że tak, bo jak wiecie, tutaj gram na save'ie pobranym z internetu. Tu mamy Salvadorady, ale nie, myślę, że wyjedziemy sobie do granitowych kaskad. A no tak, bo przecież ja tutaj sama nawet przerabiałam ten świat. Boże, Bożeczku, jaki ja jestem człowiek lama. A tutaj jedna sypialnia. Kurde, blaszka. Tutaj, gdzie byłyśmy z dziewczynami, pod te namioty musielibyśmy iść tak naprawdę. Chyba, że tutaj, słuchajcie, ogarniemy jakiś... Dobra, chodźcie tutaj na razie. Albo do domku. Dobra, chodźcie do domku. Weźmy sobie na 3 dni.
Ja najwyżej, kochani, w tym domku sobie jeszcze na następny odcinek coś tam poogarniam, coś dodam, co nam będzie potrzebne, bo my mamy jesień z tego, co mi się wydaje, w rozgrywce, dlatego nie chciałam, żeby oni szli pod namioty, no bo to tak, wiecie, dziwnie. Ej, a dziewczyny? Gdzie one są? No dołącz tu! Patrzcie, patrzcie, zostały w chałupie. No i dobra, tutaj mamy łóżko, ale z tego co kojarzę, to można też kupić takie łóżko, żeby nasza Zoja miała gdzie spać, taki jakby materac. No i okej, czy tutaj są nasze dziewczyny? Tak, tutaj. Więc ja myślę tak, że Harry sobie dla odstresowania pójdzie na ryby. Nasza Zoe mogłaby coś tutaj może zrobić. Czy mamy grilla? Jest grill, mogłaby coś zrobić na grillu. Nie wzięłam tego rowera, aj! Czy masz w wyposażeniu? Bo ona akurat jeździła na tym rowerze. Nie ma. Oj, no dobra, ale mam odkurzacz. Grilluj, o. Możesz na przykład zrobić pieczone ziemniaczki, a nasza Zoja, co ona by tutaj mogła, słuchajcie, kochani, porobić? Tutaj jest też jeszcze grill. Co ona by tutaj mogła porobić? Może byśmy się z nią wybrali gdzieś tutaj na tą parcelę? No chociaż jest chłodno. Chodź, pójdziesz tutaj zobaczyć, czy możemy właśnie kupić zapasy. Co tutaj możemy kupić? Ja coś na pewno na następny odcinek pododaję, jakiś plac zabaw, czy coś w tym rodzaju, żeby tutaj nasza Zoja miała no z czego korzystać, co nie? Żeby się nie nudziła, na pewno naszą Zoe, kurde, Zoe, Zoja, pójdziemy też, nie, pójdziemy też, kochani, pozbierać jakieś roślinki, które nam się tutaj też mogą przydać, na przykład do ogródka. Mamy telewizor, mamy tutaj regał z książkami, także wydaje mi się, że spoko. Tu, o właśnie, tu jeszcze będziemy mogli sobie pograć w karty. To jak tutaj Zoe zrobi jedzonko i sobie zjedzą, to pójdziemy sobie w trójkę pograć w karciochy. No chodź. Zobaczymy, czy możemy Ci kupić jakiś taki materac, jakąś takie łóżko opolowe, czy coś w tym rodzaju. O, możemy, patrzcie, brzoskwinie, świeża, soczysta. Ej, kupmy to dla naszej mamity seniority. Cucumber, kupmy cucumber. To jest w ogóle, zobaczcie, dużo jest tych. Dobra, pokupujmy po jednym. Green chili, jabłko to może niekoniecznie. Malinki, mango, pokupujemy naszej mamicie. Nie wiadomo, słuchajcie, jak ona długo pożyje. To jest chyba dla toddlerów. Oliwki, wow, plum. Ej, gitara może? A nie, droga. Pomidor, kupmy pomidor. Przyszłam tylko kurczaki po ten, po materac. A tu rosną owoc, to nie. Ej, dla toddlerów było, jest, widzicie, 225. No i super, a są jakieś inne kolory? Nie, jest albo niebieski, albo szary. Dobra, to dajmy jej niebieski, co to tam, kurczę, za różnica. Okej, no i ja, słuchajcie, ja to... O, patrzcie, ona sobie leży, ona się położyła, ona sobie ogląda chmury. Dam dla naszej Zoe. Posadzimy sobie. U nas w ogródku oczywiście. Dobra, wiecie co, kochani? Wpadłam na pewien super ekstra bombastyczny pomysł. Nasza... O Boże, Kata, ty jesteś zmęczona. Postawiłam, słuchajcie, nową parcelę tutaj. Jako, że jest właśnie jesień, to dałam taką jesienną parcelę i chciałam się z nimi wybrać, tylko no, nasza Zoe jest w stanie krytycznym. Ale dobra, chodźcie chociaż na chwilę. A czekajcie, bo tutaj ktoś przyszedł, jakiś pan. Czy może co, czy on nam da coś? Nie, nie da nam, to nie. To nie, słuchajcie, odwiedzimy sobie ten park, odwiedzimy sobie oczywiście z Zoją i z Harrym. Harry w garniaku, słuchajcie, jeszcze może nasza Zoe gdzieś tam walnie Kimę, słuchajcie, na jakimś tym, jakiejś ławce z drzewa. Dobra, kochani, jesteśmy, zobaczcie, tu jest tak halloweenowo, no ale dobra, no jest jesień, w sumie to nawet byśmy mogli sobie, tu jest święto zbiorów, moglibyśmy sobie dodać jako takie święto, to Halloween, jakieś przebieranki, ale czy tutaj, no myślę, że może byśmy sobie na przykład zrobili jakiś bal z kostiumami, jak wrócimy do domu, na przykład nasza Zoja mogłaby zrobić. No i co my tutaj mamy, słuchajcie, tutaj mamy do malowania obrazów. Tutaj widzę, że... Ale czy to jest coś do jedzenia? O! A co to jest?
Beza cytrynowa. Harry, ty byłeś głodny. Chodź, weź sobie porcję. Zoe, jak dasz radę, to też weź porcję. No i ty, kochanie, też sobie weź porcyjkę. Szkoda, że nie zabrałam tego roweru. A tu? Tu jest jakaś szopa. Pokażcie. Zobaczymy, co tutaj jest. A, to jest, jak widzicie, że tu się kupuje. Tu się kupuje bilet, żeby tutaj wejść. Właśnie, pobrałam sobie też moda, który na przykład, jak idziemy na basen, to trzeba sobie tam ustalić, chyba klikając patrzcie, na drzwi, żeby płacić za tą parcelę. Więc bardzo, bardzo przydatny według mnie mod. I zobaczcie, tutaj można sobie, można tu coś zajumać. Nie, można tylko zjeść. Patrzcie, ziemniaczki, ale mega. Ej, krowokwiat. Ale nie, no, jeść nie będziemy. Dobra, niech. Aha, nie włączyłam start. A tutaj? Pokaż. Wow, to jest niby, że wróżka. Nakryj do stołu. Nie, dobra, okej. Okay. No i tutaj mamy bar. O, no spoko. Myślałam, że tutaj będzie jakieś jeszcze atrakcje będą, żeby. Nie mogą tego wziąć. No to lipa. To Harry, weź tutaj coś ugrilluj. Co my mieliśmy? Te pieczone ziemniaczki zrobić. A tutaj? A tutaj są niby z tymi, ze zwierzakami zagrody. No dobra. Ale no tak szczerze mówiąc, to i tak tutaj nic nie ma do zabawy dla dzieciaków. Jakiś taki plac zabaw musiałabym koniecznie dla nich, dla Zoi pobrać. No i tutaj, żeby nasza Zoe i... Oj, kochana, idź ty może na chałupę, co? Wróć do kwatery sobie, a my sobie tutaj zostaniemy z tatą, spędzimy trochę czasu, posiedzimy jeszcze z 10 minut, zjemy sobie i też wrócimy do domu. Rozmawiaj o pochmurnej pogodzie, ty sobie jakieś tam, widzę, płatki wzięłaś z tego. A on tylko dla siebie? Nie, no on tutaj wszystko ugrillował. Zobacz, kochana, weź sobie pieczone ziemniaczki, usiądziecie sobie tutaj, usiądź, no i pogadacie chwilę. No, nic tutaj nie można za bardzo robić. Myślałam, że będzie właśnie coś dla dzieciaków. Tu jeszcze można pograć w te. Jak to się nazywa? Nie wiem. Ej, no ale ty miałeś sobie to zjeść. Kurde, no co wy tutaj odwalacie zamaniane? Weź sobie to, a ty miałaś usiąść. Patrzcie, nie wierzę, nie? No łażą, przesiadają się, przecież zwariuje kiedyś. Chodź tutaj pogadać. O, idzie jakaś dziewczynka. Chodź, poznaj dziewczynkę, już zostaw ojca. Rób głupi, a czyli wy się znacie? To ona chyba też przyjechała na wakacje. Julia jakaś. A to jest Won, coś tam, to też jest od jakiejś waszej Simki. To musi być córka jakiejś Simki od was. O Boże, Harry zbliża. Nie, no Harry, siunasz. Co ty tutaj nam opowiadasz? Pokaż. Tak, o Matko Boska, co drugi, nie wiem, co. A Zoe? O, Zoe jeszcze. Chociaż patrzcie, ona przeżyła 154 dni i jeszcze ma tak dużo tutaj, a on przeżył 155 i ma tak malutko. Ej, żeby ona dzisiaj tylko tutaj nie umarła na tych wakacjach, nie? Chodź do daty. Chodź. Pogadaj sobie jeszcze z nim, bo to nie wiadomo, słuchajcie, jak to będzie, nie wiadomo. No i okej, słuchajcie, jak macie też jakieś fajne, na przykład parcele, o, jak to jest ładnie, jak jest oświetlone, spójrzcie tylko, jak ładniutko. O, mega, a sobie zrobię fotkę. Ładnie, podobuje mi się, podobuje. A tam są jeszcze jacyś ludzie, też możemy tam, słuchajcie, iść i zobaczyć. Dobra, chodźcie jeszcze tam sobie pójdziemy, zobaczymy, bo tutaj siedzą jakieś ziomeczki. Ale to są wszyscy tacy starsi, nie dla naszej. O, Eliza Pancakes! Gadasz sobie, a ty gadasz i z. O, usiadłaś sobie, super. I gadasz i z tatą, i tutaj z koleżanką, super. Nawiesz do elementu kultury masowej, okej, skoro chcesz. Cytuj postać z kreskówki, możesz rozmawiać o zainteresowaniach. No i kochani, ja myślę, że. O, bańki. Puszczaj bańki. Dobra, czekaj, bo chcę zacząć. Ona puszcza te bańki, a chcę już powoli kończyć odcinek. Siódmy poziom umiejętności społecznych. Super. Harry? Harry, żyj jeszcze, żyj. No i co, puszczasz? Podejdź tutaj. No, ale ja chciałam widzieć, jak ty puszczasz te bańki, a nie żeś się tam skitrała.
Dobra, dołącz do gry i kochani, ja się będę już z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!